Także cześć, witajcie, z tej strony Dago Games i witam was wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie, dosyć długiej, dosyć długiej od nagrywania odcinków, tam były live, w ogóle dobiliśmy 300 subów, za co wam bardzo dziękuję. Odcinku bardzo nie było, gdyż to za bardzo nie miałem czasu nagrywać. I tutaj kontynuujemy sobie serię od zera do PGR-a. Na nowej mapce niestety, gdyż usunął mi się tamten save wcześniejszy. Nie wiem, pewnie pamiętacie, że z poprzednich odcinków na pewno pamiętacie, byliśmy na innej mapce, na fajniejszej chyba gospodarce, ale nie do końca, gdyż ta jest dużo, dużo ładniejsza, drzewa podbudowane, fajne wiaty i tak dalej. Dobra, także pierwsze co, chciałbym oprowadzić was po prostu po gospodarce, nie? Także tutaj mamy trzy obciążniki, nowy nabytek, bizon, bardzo ładny, czyściutki, nowiutki, nic, farba nie pozdzierana. Dobra, lecimy dalej. Także tutaj już w oddali widać Deutschfahrer z turem, bardzo fajny traktor, mi się podoba bardzo. Tutaj ma wszystkie fajne ozdoby, nie no, ozdób tutaj bardzo nie ma. Podoba mi się bardzo ta maska taka spłaszczona, gdyż tutaj można widzieć dobrze, no po prostu do tura jest przystosowany, nie? Wszystko dobrze widać z przodu. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy starego Forschnita z silnikiem fajnym, Amazone. Tutaj mamy Forschnita. Bardzo ładny ciąg, trochę ubłocony już, ale no starość, nie radość, że tak powiem. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy kultywator uprawowo-siewny Lemken. A czy uprawowo-siewny? Nie, czekajcie. To nie jest uprawowo-siewny. Ale tutaj mamy w bronach mechanicznych. To prawda, jak uprawowo-siewny wykorzystany. No, brona mechaniczna, powiedzmy, nie? Tutaj mamy sobie zwykły kultywator. Bangle i coś tam. Fakeman. Dobra. Tutaj mamy warsztat. Te drzewa. W najkrótszych odcinkach myślę, że spróbuję je wyciąć, bo nie za bardzo mi tutaj pasują te drzewa, chciałbym je wyciąć po prostu. Także spróbujemy, piły mechaniczne widzicie mam. Tutaj mamy pług, to chyba Forschnita, a może Lemkena? Forschnita, patrzcie. Forschnita, taki fajny trójka. Raczej go wymienimy też, oddamy na złom, bo już widać stary jest ubłocony. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy oczywiście pryzmę. Tutaj mamy dwie przyczepy Figiela. Bardzo fajne. Które na pewno w dzisiejszym odcineczku wykorzystamy. Przynajmniej na chwilę. Tutaj mamy kolejnego Forschnita, tym razem z turem i tutaj cyklopem. Znaczy cyklopem. No bo nie wiem jak to się fachowo nazywa. Szczypce? Nie szczypce. Dobra, jakoś tak nie. Tutaj mamy fajny Forschnit z turem. Ten tur mi się osobiście podoba. Tylko jedyne co jest niedopracowane, bo tutaj są te przewody hydrauliczne i tutaj nie są właśnie podpięte do niczego, nie? Także to mi tak średnio pasuje. Tutaj mamy beczkę na wodę dla naszych krów. Bardzo fajna. Mała jak na naszą gospodarkę. Tutaj mamy wodę, to nic ciekawego. Tutaj mamy, jak widzicie, nakrówki. Niedługo kupimy sobie krowy, zobaczymy kiedy. Tutaj mamy pola. No, sporo pól tutaj jest całkiem. Dobra, także w dzisiejszym odcineczku chciałbym się wziąć za robotę jakąś. A, jeszcze zapomniałem o najważniejszym. Mamy tutaj samochodzik. Blizzard, jakiś tam. Czarny. Nie, to nie jest czarny chyba, nie czarny. Taki no. Czarnawy. Odbija się to światło. Myślałem, że inny kolor. Znaczy no się daje, że inny kolor. Dobra, w dzisiejszym odcineczku chciałbym się zabrać za żniwa, pszenicy albo jęczmienia. Myślimy sobie Deutschfahrera, Agrostara. Weźmiemy sobie, mam nadzieję, że wszystko tutaj dobrze słychać. Weźmiemy sobie te przyczepy dwie. Mam nadzieję, że wszystko jest właśnie słychać dobrze. Nic nie jest za głośno, nic nie jest za cicho. Postaram się jeszcze jakąś muzyczkę dodać w tle, żeby leciała fajna jakaś może. Dobra, pozbyliśmy. No
działa wszystko. Także bierzemy się za żniwa. Czy ostrzegawczy, nie wiem. O, nie wiem, czy się wyrobię tutaj. Ciężko będzie chyba. Chociaż może. Nie, na styk przeszedł, że tak powiem. Nie wiem, jak tu podjechać. No, podjedziemy tam dalej. Tak jak widzicie, fajną taką dróżkę zrobiłem. Chciałem to pole dzisiaj wykosić, bo jest opłacalne bardzo, bo tutaj dużo nawozów sypałem. Tutaj jest jedynie, na tym polu jest nawóz posypany, bo na resztu, po prostu na reszcie pola nie miałem jak posypać, bo za bardzo czasu nie miałem. Chciałem jeszcze ten odcinek dzisiaj nagrać. Dobra, myślę, że tutaj postawimy, później sobie najwyżej, albo teraz wrócimy na tej łące. Ta łąka niestety jeszcze nie jest nasza, ale w przyszłości będzie. Kupimy sobie to pole, co jest przy łące, i to drzewo, co leży, bo to właśnie pierwsze, też nie jest nasze, także myślę, że kupimy sobie w najbliższych odcinkach. Dobra, gasimy. Zepniemy się tutaj na fusznica. Bierzemy bizona. Odpalamy nowy sprzęcik, nabytek. Działa jak talara. A jeszcze mogę wam zaprezentować. Tutaj było w tam prezentacji, kontynuacji serii od zera do PGR-a. Tam zwiastunie, że tak powiem. Był pokazany sklep tutaj. Tutaj jak widzicie, mamy też taki sklep. Maszyny są różne poustawiane. Także myślę, te zakupy, które chcę kupić, także pokażę wam, co teraz chcę kupić. Chcę kupić ten ciemnik Amazon do nawozu, bardzo fajny. Ten pług chciałbym kupić, trójkę, i tą kosiarkę, ale zobaczymy jeszcze. Nie wiadomo, czy nam starczy kasy, jak widzicie, takie maszyny tutaj stoją. Bardzo fajne. Jeszcze tutaj stoi ciężarówka, którą będziemy sobie dowozić po prostu na farmę nowe nabytki, nie? Także mi się zdaje, że będzie fajnie. Wypniemy się z powrotem na bizona, nie wiem, czy ten bizon stał tu chyba. Dobra, odpalamy na nowo i lecimy sobie na żniwa. Nie za bardzo wiem, ile ten odcinek, ile odcinek teraz nagrywam. Bo nie włączyłem sobie, po prostu nie włączyłem sobie licznika, ja się nagrywa odcinek. Ale myślę, że tak już dobre 10 minut, może nie, się nagrywa już. Resztę zobaczę później po montowaniu. Może sobie zaczniemy z tej strony. No, z tej strony zaczniemy. Wejdziemy tak w poprzek. Opuszczamy. Tutaj podbierak trochę podniesiemy. Dobra, lecimy. Jeszcze na moim kanale jeszcze się pojawi. Dobra, na słowę. Na moim kanale jeszcze się pojawi, może nawet w ten dzień, kiedy wleci ten odcinek, może się pojawi nawet, nowa seria nie powiem, bo nie mam pomysłu na nową serię, ale się pojawi odcinek z takiej większej gospodarki trochę. Także myślę, że wam się też spodoba. Oczywiście zostawcie łapkę pod spodem. Bardzo będę wdzięczny. Tutaj się drzewo wywaliło, była ostatnia burza, trzeba było jakoś ominąć to. Na razie nie będę tego drzewa sprzątał, bo było nam jedzy, to wiecie, trzeba się podzielić, nie? Także na razie tutaj nie będę nic robił, nie będę brał tego drzewa. Po prostu zostanie takie coś. Myślę, że jak kupię sobie to pole z boku, to było właśnie po drugiej stronie miedzy, co jest, nie? To myślę, że to jest jeszcze o tym dopiero to drzewo. Ale to już było stare, spróchniałe, jak widać, to się wywaliło samo ze starości już. Tylko szkoda, że trochę na moje pole poleciało za dużo, ale w sumie to różnicy nie robi. Dobra.
Myślę, że w następnych odcinkach też będą te nowe nabytki, gdyż nie mam prasy. No prasy po prostu nie mam, na stromę trzeba jakoś sprasować, nie? Także zobaczymy, mamy na razie 6000 na koncie. Dosyć mało, ale może gdzieś wypożyczymy od sąsiada może. Co my tu sąsiada nie widać. Ale może się wypożyczy skądś prasę na chwilę. Znaczy no na chwilę, żeby dolać po prostu, nie? Dobra, tutaj sobie kosimy. Ogólnie to ludzie, dziękuję wam bardzo jeszcze raz, sorry, że tak dużo razy dziękuję, ale kurde, no 300 subów w końcu biliśmy. Mam teraz obecnie 314. Także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim. W końcu dobiliśmy te 300. Na 400 subskrypcji będzie konkurs, także warto wbijać, subskrybować, udostępniać ten film znajomym, żeby subskrybowali, łapkowali i tak dalej. Także będzie konkurs na 400 subskrypcji. Na razie nie będę wam zdradzał, jaki to będzie konkurs, ale myślę, że będzie fajny konkurs. Będą dwie osoby zwycięskie z czatu oczywiście. Także taki konkurs, no po prostu konkurs na dla dwóch osób, nie? Ja tak powiem. Wylosujemy, zobaczymy kto wygra. Myślę, że wam się spodoba taki konkursik. Co jest tak z trzecioosobowej kamery grama. Ale jakoś tak lepiej, żeby równo wysypać tu słomę. Żeby później jakoś pozbierać to. To słomę, a nie jakoś tak, żeby pozostawało, nie wiem, tam sporo, z dwie belki słomy, żeby zostały na tym, wiecie, takie okrągłe, nie? Że zostaną na polu, bo nie dozbieram, że tak powiem. Dobra, myślę, że jeszcze z jedno okrążenie zrobimy i kończymy odcineczek. Lecę wam to renderować, montować, wrzucę oczywiście. I myślę, że jeszcze jeden odcineczek wrzucę. Wrzucę jeszcze jeden odcineczek raczej z tej innej mapki na większych maszynach. Mi się zdaje, że wam się też spodoba. Mam nadzieję taką. Jeszcze odcineczek jak widać jest z farminga z serii od zera do PGR-a. Bardzo fajnie. Jeszcze muszę grafikę jakoś zrobić. Coś jeszcze zrobię. Myślę, że poza odcineczkiem sobie dokończę tutaj kosić to pole i myślę, że na następnym odcineczku jeszcze będziemy kosić, może jeszcze coś, może jeszcze będziemy kończyć żniwa po prostu, zobaczymy. Myślę, że skończymy żniwa po prostu i weźmiemy się za to kukurydzę, bo to pole kukurydziane, co tam widać trochę, jest kukurydza, jak widać tam w oddali, to jest też nasze, tylko że ja tej kukurydzy nie mam bardzo czym ściąć, a przydałaby się, kurde, kiszonka. Tutaj miały krowy co jeść, jak się kupi je. Kurde, wjechałem do sąsiada na pole. Dobra, weźmiemy sobie, skosimy tu. A, mamy już prawie cały zbiornik, także no, całkiem dobrze sypie. Myślę, że wysypiemy właśnie tutaj. Podniesiemy, wysypiemy teraz i kończymy odcineczek. O kurde, niestety na tym programie, który montuję, no, montuję po prostu na PS-ie, nie? I na programie, kurczę, tym co ja zawsze montuję, tylko do 20 minut da się montować film, nie? Że tak powiem. I kurde, że nie przekroczył tego. Nie będę mógł bardzo zmontować tego filmu. A chciałbym tam parę, no parę rzeczy po prostu dodać, muzyczkę jakoś tle i tak dalej, nie? Dobra, bierzemy do czwara. Ta przyczepa chyba będzie pełna pierwsza, bo nie wiem ile to pojemności, chyba 3 tony ma. Podstawek, nie wiem czy się zmieszczę pod tym kombajnem. Patrzcie, na styk się zmieściłem. Dobra, sypiemy. Sypie się ładnie. Kurde, patrzcie, byłem najbliżej kombajnu i się tepnęło mnie na kombajnie. Znaczy na traktor. Dobra, sypie się ładnie. Myślę, że tutaj te przyczepy, znaczy
Ogólnie, sorry, że te dźwięki w tle, ale jedzie jakaś karetka. Ogólnie to te przyczepy będą takie, że tak powiem, parofunkcyjne, nie? Będę doczepiał burtę, jak będzie trzeba, przykładowo na kiszonkę. Chyba doczepię sobie z burtę jedną przynajmniej. Żeby mieć po prostu więcej tej kiszonki, żeby się zmieściło, nie? Bo jak widać tutaj, ile się mieści, ile tutaj mamy? 3 tony. No 3 tony 400, nie? To się mieści tutaj jakieś 5 ton, no coś koło 5 ton na pewno. Także bardzo mało. Dobra, także myślę, że na tym momencie, no w tym momencie po prostu skończymy odcineczek, nie? Co tak się jąkam i tak dalej, ale kurde, nie mam czasu bardzo nagrywać odcineczek. A chciałbym jeszcze jeden odcinek nagrać. Także kończymy odcineczek. Dzięki za uwagę. Łapkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć, na razie.